Obecnie, drodzy bracia i siostry, z łaski Pana usłuży wykładem brat Lezwiennik. Prosimy brata. Dziękuję. Umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, witam Was serdecznie w tym drugim dniu naszych duchowych uczt. Witam Was słowami Jezusa. Pokój Wam wszystkich. Temat, który przygotowałem i wspólnie się zastanowimy, zatytułowałem Zniewoleni, a jednak wolni. Powtarzam tytuł naszej lekcji. Zniewoleni, a jednak wolni. W liście do Galatów w 5 rozdziale, a 13 wierszu czytamy takie słowa. List do Galatów, 5 rozdział, wiersz 13. Albowiem wy ku wolności powołani jesteście, bracia. Tylko pod zasłoną tej wolności ciału nie pozwalajcie, ale z miłości służcie jedni drugim. Odczytane słowa mówią o wolności. Zauważamy jednak, że słowa, jakie tutaj apostoł skierował do braci, one nie dotyczą wszystkich ludzi. Gdyż pośród miliardów, jakie żyją na ziemi, tylko garstka może cieszyć się prawdziwą wolnością. Są oczywiście tacy, którzy mówią, że są wolnymi ludźmi, że nie są niczyimi niewolnikami. Chociaż prędzej czy później muszą tacy przyznać, że są niewolnikami. Że są niewolnikami chorób, a na pewno wszyscy są niewolnikami śmierci. Ale są i tacy, którzy widzą chorobę czy niewolę chorób, widzą niewolę śmierci, ale widzą też chorobę grzechu. Tylko nie wiedzą, jak z tej niewoli się wydostać, jak pozbyć się tej niewoli, jak stać się wolnymi. I chociaż wolność to wielkie, wspaniałe słowo, to słowo to nie zawsze wyraża prawdziwe błogosławieństwo i prawdziwe szczęście. Szatan jako pierwszy zerwał ograniczające go więzy posłuszeństwa. On nie chciał być ograniczony przez cokolwiek i przez kogokolwiek. Przez to zniszczył swoje wieczne dobro. Uwiódł on matkę Ewę, jak również popchnął Adama do wyłamania się spod boskiego prawa, spod boskiego przykazania, aby nie spożywać zakazanych owoców. Co zyskał szatan, czyniąc tą samowolę? Co uzyskali nasi rodzice, gdy wybrali drogę nieposłuszeństwa, odrzucając w ten sposób Boga, Jego wolę i Jego prawo? Czy oni cokolwiek zyskali, pytamy? Odpowiadamy tak. Zyskali swoją wolę, czyniąc to, co im się podobało, a nie to, co podoba się Bogu. Jednak za jaką cenę? Za pewną miarę chwilowego szczęścia Lucyfer, nosiciel światła, stracił wszystko. A przecież był wspaniałym cherubinem. Pod jego władzą byli niektórzy aniołowie. On to wszystko stracił. Jak wiemy, w słusznym, przez Boga przewidzianym czasie utraci również życie. Wieczne życie. Podobnie Adam. Przez swoją samowolę i nieposłuszeństwo stał się niewolnikiem grzechu. Uczynił siebie i cały rodzaj niewolnikiem śmierci. Cała historia narodu żydowskiego jest historią różnych buntów przeciwko boskim regułom, przeciwko boskim ograniczeniom. I chociaż w wyniku tych buntów Izraelici niekiedy cieszyli się swobodą, wolnością, taką chwilową swobodą i wolnością, to jednak owocem tak uzyskanej wolności zawsze były ciężkie doświadczenia, smutek i utrapienia.
Zauważamy zatem, że zamiłowanie do wolności jest bardzo wielkie. A nawet możemy powiedzieć, że jest dziedziczne we wszystkich stworzeniach inteligentnych, boskich stworzeniach. Boskim zamiarem było widocznie, aby z pewnymi tylko ograniczeniami wszyscy mogli cieszyć się wolnością. Tak jak nasz Twórca. On też cieszy się wolnością. Ograniczenia odnosiły się jedynie do sprawiedliwości. Sprawiedliwości względem poddania się pod boskie prawo, prawo względem wzajemnej miłości oraz poważanie praw i wolności współbliźnich. Bowiem jedynie w takich granicach używanie osobistej wolności jest właściwe i jest słuszne. Z powodu niedoskonałości ludzkich umysłów i ludzkich ciał wielu ludzi ma wypaczone pojęcie o wolności. Uważają bowiem niektórzy, że wolność to samowola. Tacy są gotowi odrzucić wszelkie ograniczenia, zarówno boskie, jak i te ludzkie, krocząc niepohamowanie drogą samolubstwa. Jednak takie zrozumienie wolności może doprowadzić jedynie do wielkich nadużyć, zaburzeń, anarchii i zniszczenia. W psalmie 2, w wierszach od 1 do 3, czytamy o niektórych ludziach, którzy mówili takie słowa. Odczytajmy sobie ten psalm. Psalm 2, od 1 do 3 wiersza. Wszędzie się poganie buntują, a narody przemyślają próżne rzeczy. Schodzą się królowie ziemscy, a książęta radzą społem przeciwko Panu i przeciw pomazańcowi Jego mówiąc. Potargajmy związki ich, a odrzućmy od siebie powrozy ich. Ci wszyscy, którzy traktują wszelkie ograniczenia prawa i porządku jako ukrócenie ich wolności, uważają po prostu, że są niewolnikami tych ograniczeń. Dlatego obserwujemy na własne oczy, że uczucie tak rozumianej wolności wzmaga się pomiędzy masami ludzi na całym świecie, co na pewno już wkrótce doprowadzi do kompletnej ruiny obecnego porządku społecznego. Diabeł bardzo dobrze wie, że przynęta wolności jest bardzo powabna i jest bardzo kusząca. Dlatego wciąż wystawia ją przed światem, pobudzając w ten sposób ludzi do przemocy, różnego rodzaju gwałtów i anarchii. Czyni to wszystko pod płaszczykiem wolności, w imieniu wolności. Czy w stosunku do ludu Bożego używa on innej taktyki, pytamy? Skoro kuszenie wolnością sprawdza się, i to bardzo dobrze sprawdza się w świecie, to możemy być pewni, że podobnej taktyki używa on w pośród ludu Bożego. Wmawia on zatem niektórym dzieciom Bożym, że są pozbawione wolności, gdy są posłuszne Słowu Bożemu i Jego opatrznościowemu kierownictwu. Szatan zachęca przynętą wolności, aby ci wszyscy, którzy oddali swe serca Bogu, zerwali więzy poświęcenia i przywrócili sobie rzekomą wolność. Każdy, kto pochwyci tę przynętę, to zaczyna się buntować. Zamiast pokory, uprzejmości i łagodności, zaczyna okazywać gniew, złość i zazdrość. Ta zwodnicza wolność może objawiać się również w sprzeciwianiu się pracy pańskiej, różnego rodzaju pomówieniach, oskarżeniach i oszczerstwach. Tacy mogą odczuwać nawet pewną ulgę, że zrzucili z siebie więzy poświęcenia. Jestem wolnym człowiekiem, mówią. Mam prawo interpretować Słowo Boże po swojemu, według własnego uznania.
Tacy mogą nawet powoływać się na nasz przewodni tekst. Tak jak apostoł pisał, ale wy ku wolności powołani jesteście, bracia. Tak napisał apostoł. Prawdą jest, że żaden system religijny nie głosi wolności osobistej tak, jak czyni to właśnie Biblia. Ale prawdą też jest, że wszyscy jesteśmy niedoskonali. Trudność zatem upadłego człowieka polega na odpowiednim wyważeniu naszej wolności jako ludu Bożego ze skazami naszej upadłej natury. W Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, 7 wierszu czytamy słowa naszego Pana. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, wiersz 7. Proście, a będzie wam dano. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a będzie wam otworzono. W tych słowach mamy zapewnienie Jezusa, że ci wszyscy, którzy kołaczą, którzy szukają, to na pewno znajdą. Musimy jednak pamiętać, że każdy znajduje to, czego szuka. Ci wszyscy, którzy pragną czynić wolę Bożą, którzy pragną znaleźć przesłanie Boga, to możemy być pewni, że tacy będą prowadzeni przez Pana. Natomiast ci wszyscy, którzy podchodzą do badania Biblii, aby znaleźć to, co chcą znaleźć, to oni też znajdą to, czego szukają. I często znajdują błędy, wady, różnego rodzaju sprzeczności. I chociaż jako lud Boży zawsze powinniśmy więcej oceniać tych wszystkich, którzy sami myślą za siebie, niż tych, którzy w ogóle nie myślą, tylko połykają to, co inni im powiedzą, to jednak z drugiej strony, chociaż każdy powinien mieć tą wolność przedstawiania swego poglądu w danej kwestii, to jednak nikt nie ma prawa forsować lub narzucać swego zdania innym. Inaczej mówiąc, powinno się zawsze zachować pewne granice w przedstawianiu swoich myśli. Nawet jeśli jesteśmy pewni, że to, co uczymy, jest prawdą. My mamy wolność przedstawić swój punkt widzenia na daną sprawę. Ale musimy pamiętać, że inni też mają wolność przyjąć ten punkt widzenia albo go odrzucić. Dając nam taką osobistą wolność, Bóg pragnie, aby każdy z nas wyrabiał swój własny charakter. Charakter na podobieństwo Pana naszego Jezusa. Gdyby, drodzy, Bóg zamierzał zignorować naszą wolę, a co za tym idzie, naszą wolność, no to uczyniłby to już na samym początku, gdy tylko stworzył człowieka, nie dozwalając mu zgrzeszyć. Ale Bóg tego nie uczynił. Boga bardzo cieszy wolna wola Jego stworzonych istot. Nawet zwierząt, ptaków, a nawet tych najmniejszych owadów. Dlatego On nie chce, Bóg nie chce, abyśmy trzymali się szaty tego brata, czy tamtego brata, jakiegoś wpływowego brata, ale byśmy uchwycili się szaty sprawiedliwości Jezusa. Nasze myśli są zgodne z tym, co apostoł pisze w liście do Galatów w 5 rozdziale, a 1 wierszu. Odczytajmy te słowa. List do Galatów, 5 rozdział, wiersz 1. Stójcie tedy w tej wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił, a nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Zauważamy, że wolność, o której pisze tutaj apostoł, nie jest wolnością, przez którą szatan zwodzi cały świat w grzechu. Bowiem wolność, którą daje Jezus, świat dzisiaj nie może zrozumieć, nie może jej ocenić, to tym bardziej nie może się tą wolnością cieszyć. Tak jak my się możemy tą wolnością cieszyć. Ta wolność, którą dzisiaj oferuje Bóg, nie jest dla wszystkich, lecz jedynie dla tych, którzy przez pokutę i wiarę w zbawczą krew Chrystusa przychodzą do Boga. Tylko tacy przestają być niewolnikami grzechu, gdyż przypisana im sprawiedliwość Jezusa czyni ich
doskonałymi w oczach Bożych. Tacy odzyskują pokój z Bogiem. Pokój taki, jaki posiadał Adam, zanim zgrzeszył. Pytanie się nasuwa jednak, czy trwanie w tak uzyskanej wolności, trwanie przez dłuższy czas jest bezpieczne. Odpowiadamy, że nie jest to stan bezpieczny. Dlaczego? Dlatego, że chociaż przykryci zasługą Jezusa, to przecież wciąż jesteśmy niedoskonali, narażeni na różnego rodzaju pokusy. Szata sprawiedliwości Jezusa, chociaż osłania nas przed obliczem Bożym, przede wszystkim przed boską sprawiedliwością, to przecież nie czyni nikogo wolnymi od pokus szatańskich. W dalszym ciągu te pokusy na nas przychodzą. Sługa pański brat Russell pisze nawet takie myśli, że niektórzy będąc uwolnieni z niewoli grzechu, czyli będąc usprawiedliwieni, nie wiedząc, jak używać swojej wolności, są pod niektórymi względami nawet w gorszym położeniu niż byli wtedy, gdy znajdowali się w nieświadomości, skrępowani błędem, przesądami i różnymi fałszywymi wierzeniami. I sługa pański podaje tu przykład zniesienia niewolnictwa w Ameryce. Kiedy to, jak pamiętamy, miliony niewolników, którzy podlegali prawom i batom swoich panów, gdy oni odzyskali wolność, nie potrafili się w tej wolności odnaleźć. Oni nie wiedzieli, co z sobą dalej zrobić. Oni, gdy od razu dostąpili prawa do zarządzania swoimi sprawami, mieli po prostu z tym problem. I jak pisze sługa pański, że stało się prawie niemożliwe pobudzić tych uwolnionych niewolników, aby zajęli się po prostu czymkolwiek. W ich zdegradowanym stanie zdawało im się, że wolność oznacza samowolę. I jak pisze sługa pański, gdyby nie obawa, obawa przed czym? Przed wiecznymi mękami. Gdyby nie obawa przed wiecznymi mękami i ognistym piekle, to nie wiadomo, do jakiej krańcowości oni by się nawet posunęli. Czyli, że strach w tym wypadku, strach przed piekłem utrzymywał ich w pewnej karności. I tutaj możemy zauważyć wielką mądrość naszego Stworzyciela. Mądrość w zezwoleniu, aby te wielkie systemy religijne krępowały upadły rodzaj ludzki łańcuchami nieświadomości i przesądów. Miało to swój cel. I w niektórych wypadkach nadal ma to swój cel. Bowiem wcześniejsze uwolnienie świata z tych okowów, zabobonów, ciemności sprowadziłoby wcześniejszy ucisk, a to nie byłoby zgodne z boskim planem. Rozumiemy zatem, że objawienie błędów pogaństwa i chrześcijaństwa nie zawsze czyni ludzi bardziej szczęśliwymi, gotowi kroczyć drogą prawdy i sprawiedliwości. Przeciwnie, w miarę jak światło prawdy świeci coraz bardziej, to wolność, jaką otrzymuje świat wraz z tą znajomością, staje się dla wielu sidłem. Poznając prawdę, a przez prawdę wolność, wolność od przesądów, od strachu, którymi byli zwodzeni jakby niewolnicy, diabeł pobudza umysły ludzi, aby dążyli do całkowitej wolności, nie będąc skrępowani żadnymi prawami, ani ludzkimi, ani boskimi. To nam dobrze ilustruje stan tych wszystkich, którzy przez pokutę i wiarę w zasługę Jezusa zostali uwolnieni z niewoli grzechu. Jeśli zostali uwolnieni z tej niewoli grzechu, to zatem nie są już niewolnikami ani szatana, ani grzechu. Nie są niczyimi niewolnikami. I powiemy, że jest to bardzo błogi stan taki. Jednak wkrótce zaczynają oni zauważać, że chociaż Chrystus uczynił ich wolnymi, to ich stary pan, czyli grzech, ponownie chce wykorzystać ich słabość i uczynić swoimi sługami. Jeśli tacy zostaną przezwyciężeni przez ten grzech, no to ponownie staną się niewolnikami szatana.
Możemy powiedzieć, że stan takich staje się trudniejszy niż poprzedni, gdyż mają większą świadomość okropności grzechu. Jak wiemy, największą radością dla szatana jest zwieść i ponownie uczynić swoimi niewolnikami tych, którzy już raz zostali oświeceni prawdą Słowa Bożego. Wpływ zła na takie osoby może być nawet więcej niż zdwojony. W pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale, a 12 wierszu apostoł pisze: a tak kto mniema, że stoi, niechże patrzy, aby nie upadł. Rodzi się zatem pytanie w naszych umysłach. Jaka jest najbezpieczniejsza droga dla tych wszystkich, którzy dzięki Jezusowi i przez Jezusa zostali wyzwoleni, oswobodzeni z niewoli szatana? Odpowiadamy, że jest tylko jedna droga, jedna bezpieczna droga. Nie ma innej drogi. Uwolnieni i oswobodzeni przez Jezusa na nowo muszą stać się niewolnikami. Będąc bowiem w niedoskonałym stanie, niezdolni jesteśmy do odpowiedniej samokontroli i używania swojej wolności tak, aby ona stała się dla nas korzystną. Dlatego koniecznym jest, abyśmy znów stali się niewolnikami. Jak wiemy, szatan utożsamiany jest z grzechem, a grzech z szatanem. Jest to pan, który zwodzi cały rodzaj ludzki w grzechu. Ale jest też drugi pan, Jezus Chrystus, który nikogo nie zniewala, nikogo nie krępuje, nikogo nie zmusza do służby dla Niego. Myślimy jednak, że jedyny bezpieczny sposób postępowania dla tych, którzy zostali wyswobodzeni z sideł szatana, jest dobrowolne zaciągnięcie się pod sztandar Jezusa. Bowiem sama kontrola, chociaż jest dobra, jest właściwa, ale dla istot doskonałych, jednak nie do końca jest bezpieczna dla istot niedoskonałych. No a takimi przecież wszyscy jesteśmy. Dlatego potrzebnym jest, aby wszyscy, którzy dostępują wolności przez Chrystusa, poddali samych siebie pod kontrolę swojego Odkupiciela. Dlaczego? Czemu mamy to uczynić? Aby On mógł nas prowadzić. Każda przymusowa niewola jest wstrętna, gorzka i niehonorowa. Tak dla Pana, jak i dla niewolnika. Lecz dobrowolna niewola, wynikająca z wdzięczności i miłości, poddająca bez reszty samych siebie, a więc nasz czas, nasze chwile, które posiadamy, poddająca pod sprawiedliwe kierownictwo naszego Pana, taka niewola na pewno jest szlachetna, rozsądna i bardzo mądra. Inaczej mówiąc, chociaż doznajemy wolności w naszym usprawiedliwieniu, to jednak istotnej i bezpiecznej wolności dostępujemy dopiero wtedy, gdy stajemy się dobrowolnymi sługami naszego nowego Pana, czyli Pana Jezusa Chrystusa, który dokona w ten sposób, zacznie dokonywać w nas zupełnego oswobodzenia. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale, a 36 wierszu czytamy: a przecież jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie, a więc nie wcześniej. Z tych słów wyraźnie wynika, że istotnej niewoli unikamy dopiero wtedy, gdy stajemy się niewolnikami naszego Pana. Każdy, kto pragnie stać się prawdziwie wolnym, koniecznie musi oddać swoją wolę Jezusowi, gdyż tylko takich On zobowiązał się prowadzić i nauczać. Należałoby to zrozumieć w takim znaczeniu, jak chory człowiek musi swoją osobistą wolę i swoją wolność oddać lekarzowi, który podejmuje się go leczyć, przywrócić go do zdrowia.
lekarz, jak wiemy, przepisuje różnego rodzaju lekarstwa, może zalecić, aby dany pacjent powstrzymał się od spożywania jakichś ulubionych potraw, ale też może poddać pacjenta jakiejś bolesnej operacji. Jednak, drodzy, pacjent, który chce odzyskać zdrowie, to on dobrowolnie i chętnie poddaje się tym srogim przepisom i doświadczeniom. On nie czuje się przecież niewolnikiem, zniewolonym przez tego lekarza. Zarówno lekarz, jak i chory są jednomyślni, bo mają ten sam cel, aby pozbyć się choroby. I chociaż nie jest dobrze, gdy człowiek oddaje swoją wolę komukolwiek, to jednak w tym wypadku, jeśli ten człowiek, chory człowiek chce odzyskać zdrowie, no to musi poddać się pod przepisy lekarza i musi z nim współpracować. Inaczej nigdy nie wyzdrowieje. Natomiast małe dziecko, które nie jest w stanie zrozumieć konieczności danej sprawy, a więc nie jest w stanie wniknąć w ducha lekarza i rodziców, którzy w tym wypadku muszą działać za to dziecko, to dziecko nie odczuwa takiej wolności, jak właśnie ta osoba dorosła. Lecz wydaje się temu dziecku, że jest właśnie zniewolone przez tych, którzy mają nad nim przewagę. Pokazuje nam to, że niemowlęta wprawdzie, którzy szemrzą i narzekają na wszystko, co ich otacza, nie mogą cieszyć się taką wolnością, jak cieszą się ci wszyscy, którzy są dorosłymi już wprawdzie. Dopóki tacy nie zrozumieją celu leczenia i nie będą współpracować w tym leczeniu z Panem naszym Jezusem Chrystusem, no dopóty nie będą cieszyć się rzeczywistą wolnością. Widzimy zatem, że wolność, jaką otrzymujemy od naszego Pana, nie jest wolnością, którą otrzymujemy automatycznie. Ta wolność nie czyni nas automatycznie niewolnikami Jezusa, gdyż Jezus przyjmuje pod swój sztandar tylko tych wszystkich, którzy chcą tego leczenia, którzy są chętni na to leczenie, którzy stają się niewolnikami naszego Pana. Ci wszyscy, którzy stali się niewolnikami Jezusa, nie różnią się przecież od innych ludzi tym, że może my lubimy to, czego inni nie lubią. Bowiem przecież doświadczenia, trudności, kłopoty, które nas spotykają w naszym poświęconym życiu, one też nas bolą. One też nam sprawiają trudność. Jesteśmy tylko ludźmi. Ale różnimy się jednak w tym, że my potrafimy zrozumieć potrzebę tych doświadczeń, wiedząc, jak wielkie dzieło one w nas sprawują. Gdy apostoł Paweł napisał: stójcie w tej wolności, w której was Chrystus wolnymi uczynił, to na pewno nie miał on na uwadze, że ci wszyscy, którzy skorzystali z łaski Bożej w usprawiedliwieniu, to mają stać. Nie mają się tylko cofać, ale nie potrzeba, aby zrobili jakieś dalsze kroki. Nie ma takiej potrzeby. Czy tak należałoby rozumieć słowa apostoła? On mówi: stójcie. Stójcie w tej wolności. Przeciwnie, drodzy, rozumiemy, że apostoł miał na uwadze, że aby stać, żeby pozostać w tym usprawiedliwieniu, potrzebne właśnie trzeba iść dalej. Trzeba stać się niewolnikiem Jezusa, gdyż, tak jak już powiedzieliśmy, on tylko takich obiecał prowadzić i uczyć. I tylko tacy, którzy poddadzą się temu prowadzeniu, czyli będą współpracować z naszym mistrzem, mają gwarancję, że tego usprawiedliwienia nie stracą. Zauważamy zatem, że chrześcijanin przechodzi przez dwa etapy wolności. Pierwszy etap otrzymuje w usprawiedliwieniu, a drugi w poświęceniu. Czy można być jednocześnie niewolnikiem i wolnym? Czy jest to w ogóle możliwe? Tak jest zatytułowany nasz temat: zniewoleni, a jednak wolni. Drodzy, w czasach niewolnictwa
chociaż były to czasy bardzo ciężkie dla tych ludzi, dla tych niewolników, oni przecież nie mieli żadnych praw. Ci panowie mogli z tymi ludźmi robić, co tylko chcieli. To jednak były rzeczy, których nawet ich panowie nie byli w stanie im odebrać. Bo chociaż w wyniku upadku człowieka, Bóg, nie jesteśmy w tej chwili w wyniku tego upadku wolnymi, wolnymi fizycznie, moralnie i umysłowo, to pod innymi względami wciąż jesteśmy wolnymi. Wszyscy ludzie są wolnymi. A więc każdy ma wolną wolę. Każdy może myśleć, jak chce. Każdy może pragnąć, jak chce. Każdy może mieć intencje takie, jak chce. Tego nikt nie może nikomu odebrać. Tak więc widzimy, że Bóg, stwarzając człowieka, dał mu wolną wolę, która stała się taką barierą ochronną dla człowieka. Nie tylko dla poświęconych, usprawiedliwionych, ale dla każdego człowieka, nawet tych niewierzących. Jest to wolna wola, której to bariery nikt nie może przekroczyć, nawet szatan. Chyba że ktoś podda tą wolę swoją przeciwnikowi. Ale jeśli ktoś nie podda tej woli, nikt nie może tego przekroczyć. To jest wielkie błogosławieństwo dla wszystkich ludzi, wolna wola. Oczywiście Bóg mógłby to uczynić, ale Bóg tego nie czyni, bo nie po to dał nam wolną wolę, aby nam ją odbierać. Dlatego w czasach niewolnictwa, nawet jeśli ci okrutni panowie, oni mogli zrobić z tymi niewolnikami, co tylko chcieli, to nie mogli pozbawić ich wolnej woli. Oni, pomimo że byli niewolnikami, mogli marzyć, mogli myśleć, mieć chęci, tak jak je chcieli, tego nikt nie był w stanie im odebrać. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że niewolnictwo ludu Bożego, drodzy, jest jeszcze bardziej ograniczone niż tych literalnych niewolników. Dlaczego? Dlatego, że my przecież wszyscy oddaliśmy swoją wolę. My nie mamy już swojej woli. My uśmierciliśmy tą wolę, swoją wolę w poświęceniu, przyjmując wolę Pana, aby czynić nie naszą, a tylko wolę Pana. A więc my już nie możemy kierować się naszą starą wolą we wszystkim, co czynimy, tylko nową wolą, wolą Pańską. Nie możemy zatem marzyć, pragnąć, myśleć, chcieć tak, jak my byśmy chcieli, ale tak, jak pragnie tego od nas Pan. A więc nie wolno nam ubierać się tak, jak nam się podoba. Nie możemy nawet jeść, co byśmy chcieli, albo iść tam, gdzie byśmy sobie życzyli. No, ktoś mógłby powiedzieć, że jest to bardzo ciężka niewola. Jak to w ogóle pogodzić taką niewolę ze słowami apostoła Pawła, który pisze w pierwszym liście do Koryntian w 6 rozdziale, a 12 wierszu takie słowa. Wszystko mi wolno, lecz nie wszystko pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja się nie dam zniewolić żadnej rzeczy. Zauważamy, że apostoł, pisząc te słowa, on nie czyni tu żadnych ograniczeń niewolnikom Pana. On jedynie gdy pisze, że poświęceni powinni wykonywać rozumną służbę, tak jak czytamy to w liście do Rzymian 12:1, to miał na uwadze, że lud Boży powinien zawsze we wszystkim, co czynimy, używać ducha zdrowego zmysłu. Bo chociaż prawo Boże niczego bezpośrednio nie zabrania ludowi Bożemu, to jest jednak prawdą, że jest wiele rzeczy takich, które byłyby dla nas ujemne, niepożyteczne, szkodliwe. Nie wszystko jest pożyteczne i nie wszystko buduje. To chciał właśnie powiedzieć apostoł Paweł. Rozumiemy zatem, że skoro nie wszystko może nas budować, to znaczy, że nie jest dla nas korzystne. A jeśli coś nie jest dla nas korzystne, no to używając ducha zdrowego zmysłu, nie będziemy tego po prostu praktykować. Wyjątkowość niewolników Pana polega na tym, że my dzisiaj nie znajdujemy się na stopie wymagań, lecz stopie przywileju.
Pod przymierzem zakonu dekalog, jak wiemy, składał się z różnych zakazów, nakazów i Żydzi byli zobowiązani się do tego dostosować. Nie będziesz czynił tego czy tamtego, to czyń, tamto nie czyń, to ci wolno, a tamtego nie wolno. Ta sama reguła, która była stosowana wobec Żydów, będzie stosowana również w przyszłości, gdy Pan zaprowadzi restytucję świata w Jego Królestwie. Obecnie jest inaczej. Zamiast mówić nam, co mamy nie czynić, mamy powiedziane, co mamy czynić. Jak wiemy, drodzy, złota reguła jest prawem sprawiedliwości. Bóg nie wymaga od żadnego człowieka, aby uczynił więcej, niż wymaga ta reguła. Ale Bóg też nie może wymagać mniej i nie wymaga mniej. Jest to minimum, który każdy musi osiągnąć, jeśli chce mieć uznanie w oczach Bożych. Czy od tych wszystkich, którzy stali się niewolnikami Jezusa, Bóg wymaga, aby czynili więcej, niż wymaga Jego sprawiedliwość? Odpowiadamy, że nie. Boska sprawiedliwość nie może i nie wymaga od poświęconych więcej, niż czyni to, czy obejmuje złota reguła. Z drugiej jednak strony mamy dozwolone, aby czynić więcej. A więc nie ma takich wymogów, ale jest dozwolone, abyśmy uczynili więcej, niż ta reguła obejmuje. Powiemy nawet, że Bóg jest bardzo zadowolony, gdy my czynimy więcej, niż ta reguła wymaga. Drodzy, gdyby Jezus był w stanie wypełnić tylko złotą regułę, a więc prawo sprawiedliwości, nie byłby w stanie uczynić nic więcej, niż ta reguła wymagała, to nie byłby w stanie oddać swego życia za rodzaj ludzki. A On to uczynił. On umarł za cały rodzaj ludzki. I chociaż zakon nie mówił, drodzy, że Żydzi mieli miłować bliźniego więcej niż samych siebie, to przecież nie było też im zabronione, aby miłowali więcej swoich bliźnich niż samych siebie. Tym bardziej wobec wszystkich poświęconych, chociaż jego wymagania dotyczą tylko sprawiedliwości, czyli boskie wymagania, to jednak z racji, że staliśmy się dobrowolnymi niewolnikami Jezusa, a przez to ochotnie wstąpiliśmy w stan ofiary, to Bóg tylko czeka i patrzy. Patrzy, aby zobaczyć, do jakiego stopnia będziemy wierni ślubom naszego przymierza. Bóg szuka jedynie takich, którzy chwaliliby Go w duchu i w prawdzie. On nie szuka uwielbienia i służby niewolników, którzy chwaliliby Go z przymusu, ze strachu albo w jakichś ograniczeniach. Przymusowe posłuszeństwo jest dla zwierząt. Natomiast wolne, chętne posłuszeństwo jest dla poświęconego dziecka Bożego. Do poświęcenia nie skłoniła nas przecież boskie przykazanie. Ale co nas skłoniła? Boska wola. Tak jak i naszego Pana. Odczytajmy sobie ten psalm. Psalm 40, wiersz 8 i 9. Psalm 40, wiersz 8 i 9. Wtedym rzekł, oto idę. W księgach napisano o mnie, abym czynił wolę Twoją, Boże mój, pragnę, albowiem zakon Twój jest w pośrodku wnętrzności moich. Wiemy, że te słowa dotyczą przede wszystkim Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale jeśli jesteśmy tego samego usposobienia, tego samego ducha, to myślę, że te słowa dotyczą nas wszystkich. Wszystkich niewolników Jezusa. Zauważamy zatem, że chociaż nasza wolność nie jest ograniczona żadnymi zakazami ani nakazami, to jednak wolności tej nie wolno nam używać wtedy, gdyby miało być pogwałcone prawo miłości. Inaczej mówiąc, nasza wolność powinna być zawsze ograniczona, jak to Sługa Pański pisze, odpowiednio do naszego otoczenia. Apostoł pisze, albowiem wy, bracia, ku wolności powołani jesteście. Ale zauważamy, że on pisze jeszcze dalej. Tylko pod zasłoną tej wolności ciału nie pozwalajcie, ale z miłości służcie
jedni drugim. Nasza lekcja była zatytułowana Zniewoleni, a jednak wolni. Powiedzieliśmy, że chociaż z jednej strony jesteśmy wolni, to z drugiej strony przez poświęcenie, przez oddanie naszego życia Bogu staliśmy się niewolnikami Jezusa. Czy my możemy się uwolnić? Czy możemy opuścić tą niewolę? Możemy. Kiedy tylko chcemy, możemy to uczynić. Tak bowiem, jak staliśmy się dobrowolnymi niewolnikami, tak też możemy odejść. Możemy zrzec się tej niewoli. Pytanie tylko, czy chcemy to uczynić? Chcemy to uczynić? Myślę, że nikt z tego nie chce uczynić, bo jest nam bardzo dobrze w tej niewoli. W drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, a 7 wierszu apostoł pisze: albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i zdrowego zmysłu. Skoro zatem już dawno przekonaliśmy się, że wszelkie rzeczy dopomagają tym, którzy stali się dobrowolnymi niewolnikami Jezusa, to zapewne byłoby to bardzo nieroztropne i nierozsądne z naszej strony, gdybyśmy chcieli się tej niewoli pozbawić. Odczytajmy, drodzy, na koniec słowa apostoła, który skierował te słowa, pisząc list do Koryntian. List do Koryntian, wiersz 22. Siódmy rozdział, wiersz 22. Albowiem kto w Panu powołany jest niewolnikiem, wolny jest w Panu. Także też, kto jest powołany wolnym, niewolnikiem jest Chrystusowym. Drodzy, z tych słów zauważamy, że nasza niewola jest tak właściwie wspaniałą wolnością. Jest wolnością pod bardzo ważnym względem. Bowiem będąc w niewoli u Jezusa, przezwyciężamy niewolę grzechu i zaczynamy odnosić codzienne zwycięstwo nad niewolą słabości naszych ciał. Dlatego kończąc ten temat, drodzy braterstwo, życzę wam i sobie. Stójmy w tej wolności, w której nas Chrystus wolnymi uczynił, a nie poddawajmy się znowu pod jarzmo niewoli, pod jarzmo szatana. Trwajmy w niewoli u Jezusa i zwyciężajmy, będąc w tej niewoli. Czego ja z całego serca wszystkim tu zgromadzonym życzę, sam tego pragnę. Dziękuję za wspólne rozważenie tego przedmiotu.